Cześć. Pływanie z oporem ciąg dalszy. Na treningu, jeśli ktoś już chce kształtować sobie siłę, konkretnie siłę, a także technikę, ponieważ ćwiczenia ze sprzętem służącym do pływania z oporem można użyć do kształtowania techniki, ponieważ tam trzeba bardzo dobrze się układać, bardzo dobrze pracować na konkretnych odcinkach ciała, żeby to ciało było lepiej ustawione, lepiej ułożone, żeby było optymalniej ustawione do pociągnięcia, do płynięcia wyższego. Trzeba się odpowiednio rozluźniać, napinać, także ćwiczenia wszelkie oporowe można wykorzystać też jako kształtowanie techniki, umiejętności technicznych, tylko trzeba wiedzieć dokładnie, na czym się skupić, na co zwrócić uwagę. Dobra, żeby nie przedłużać, tym razem o pływaniu ze spadochronem. Spadochron, coś takiego, jak spadochron wygląda, każdy wie, więc tutaj też jest taki spadochronik wykorzystywany do pływania z oporem. Mamy pas, bojka po to, żeby to było ustawione w miarę wysoko, żeby się nie plątało w nogi. Jeśli dobrze się płynie odpowiednio, to nie plącze się w nogi. Czasami może się tylko zaplątać, zależy jak kopiemy. Natomiast nie powinno się plątać w nogi, jeśli ktoś kopie dobrze technicznie. To było próbowane przez ileś osób, więc nie powinno się pamiętać, nie powinno się plątać tak. Teraz tak, akurat tej firmy ma w zestawie, mamy trzy wielkości. Mały, średni i większy. Największy zaznaczony czerwonym. Dlaczego kojarzy się z najcięższym? Trzy wielkości. Teraz tak, pływając z najmniejszym, osoby, które są rozpływane, ogólnie nie czuje się dużej różnicy. Chyba że zrobi się dłuższy dystans i dopiero się zdejmie. Przy zdjęciu, po płynięciu bez oporu, bez spadochronu, dopiero się wtedy odczuwa. Średni, można już coś poczuć, natomiast na największym to jest już fajny opór, można się naprawdę dobrze pobawić. Największą przejście czuje się z przejście ze średniego na największy. Najmniejszy dla zabawy, do ćwiczeń jakichś takich bardziej technicznych, które nie jesteśmy w stanie jeszcze dobrze opanować. Pływając z oporem kształtujemy siłę i technikę, tak jak powiedziałem na początku. Końcówka podpinamy po prostu odpowiedniej wielkości spadochron. Na koniec puszczamy, zostawiamy, natomiast przód jest w formie pasa. Zapinamy w pasie. Tak. Regulujemy, jak chcemy ścisnąć, i pływamy. Teraz, jak założymy naturalnie, to wtedy pływak jest ustawiony z tyłu i spadochron ciągniemy za sobą. Ciągnąc spadochron za sobą, możemy pływać kraulem, grzbietem, delfinem z oporem. Tak? Jeśli odwrócimy odwrotnie, czyli damy w ten sposób, żebyśmy mieli z przodu na brzuchu, klamra jest z tyłu, natomiast z przodu na brzuchu mamy linkę do spadochronu i spadochron mamy przed sobą, możemy pływać grzbietem, możemy kształtować siłę samych nóg. Zaczepiając spadochron można płynąć pełnym stylem, a można też wykonywać różnego rodzaju ćwiczenia. Czy pływanie na boku, czy pływanie na brzuchu samymi nogami, czy pływanie na grzbiecie samymi nogami, czy pływanie samymi rękami, czy pływanie pod wodą, bo też bawiłem się tym nurkując, pływając sam, kształtując samo pociągnięcie, samo ustawienie techniczne rąk i siłę pod wodą. Można się tym naprawdę dobrze bawić, z takim spadochronem oporowym. Do tego można sobie dodać bojkę pływak, na przykład pullboya chwytając wysoko w kroku, dodając spadochron oporowy, można naprawdę dobrze wzmocnić mięśnie barków, mięśnie ramion. Tylko trzeba jedną rzecz zapamiętać sobie. Uwaga, bo z każdym sprzętem można przegiąć. Nie chodzi o to, żeby się zajechać tym, jeśli nie mamy odpowiednio przygotowanych barków i ramion. Jeśli ktoś pływa więcej, polecam tego typu sprzęt. Jeśli ktoś jest początkującym pływakiem, nie ma co się bawić w rzeczy, które mogą Wam uszkodzić. Bo można też przeciążyć ręce, można sobie coś uszkodzić, można zrobić sobie krzywdę, tak? A po co później wyskoczyć z treningu na jakiś czas, jak można pójść stopniowo, powoli, dokładnie i wzmocnić mięśnie odpowiednio, żeby wskoczyć na tego typu sprzęt. Pływanie z każdym sprzętem albo nadużywanie go może powodować jakieś tam mikrouszkodzenia, uszkodzenia i później bóle. Dlaczego boli, po co boli, nie wiadomo, tak? A to wychodzi na to, że to było przegięcie z danym sprzętem. Także pływanie ze sprzętem może być urozmaiceniem albo kształtowaniem konkretnych umiejętności, konkretnych zdolności. Bez też jak najbardziej, tak? Także spadochron, trzy wielkości. Polecam do kształtowania techniki, kształtowania siły. Jak kształtować technikę, to albo pomyślicie, albo popytajcie trenerów, popytajcie instruktorów.
Dobrze. Ja ogólnie polecam takie coś do zabawy. Bardzo fajna zabawka. Klienci polecają, ja również. Bardzo fajnie się z tym bawiłem. Dobra, pozdrawiam. Cześć.